Spór o otwarte kościoły. Oczekujemy tolerancji, spór o otwarte kościoły. W kościołach ludzie się zarażają i w kościołach nie są przestrzegane zasady. Jeżeli sam kościół nie potrafi się przypilnować, to powinny kościoły być zamknięte, oceniła w debacie dnia w Polsat News posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Jeżeli pani chce siedzieć w norze i nie wychodzić, to niech pani siedzi, nikt pani nie każe chodzić na baseny i do kościoła, odpowiedział poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Niesamowitych wyrzeczeń oczekujemy od dzieci, które zdalne nauczanie mają od roku, to są niesamowite szkody dla ich edukacji, niesamowitych wyrzeczeń oczekujemy od przedsiębiorców, którzy tracą swoje firmy, bo są zamknięci od roku, a pan mi tłumaczy, że kościoły nie podlegają tej zasadzie. Tak, w kościołach ludzie się zarażają i w kościołach nie są przestrzegane zasady. Jeżeli sam kościół nie potrafi się przypilnować, to powinny kościoły być zamknięte, mówiła Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, w Polsat News. Słuchając polityków opozycji, którzy tylko krzyczą, żeby rząd jeszcze bardziej dołożył do pieca i żeby zamknął tych, których akurat pani Lubnauer nie lubi, jakoś transportu publicznego nie chce pani zamykać, tam ludzie też masek nie noszą i tłoczą się bardziej niż w kościołach, przekonywał Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Jak mówił, chcemy zmierzyć się z tym zagrożeniem tak, jak każdy z nas umie. Jeżeli pani chce siedzieć w norze i nie wychodzić, to niech pani siedzi, nikt pani nie każe chodzić na baseny i nikt pani nie każe chodzić do kościoła, podsumował. Oczekujemy tolerancji w obronie kościołów, stanął także poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak. Było komunikowane przecież, że policja będzie wyciągała też konsekwencje wobec proboszczów, księży, którzy nie stosują się do tych wskazań, przekonywał. Msza święta polega przede wszystkim na przyjęciu Eucharystii, więc trochę więcej tolerancji oczekuję od środowisk, które te tolerancje tak często mają na swoich sztandarach i zrozumienia do wolności wyznawania swojej wiary, zwłaszcza w najważniejszym czasie dla katolików, podkreślił Kanthak.